na drugim dniu naszego spotkania. Myślę, że w miłych nastrojach rozpoczniemy ten dzień. Czeka nas jeszcze kilka ciekawych tematów. Mamy drobną modyfikację programu. Otóż jako pierwszy wyrażę się tak, że wystąpi przedstawiciel Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pan Dariusz Dąbek, który przyjechał do nas i opowie o memorandum w sprawie współpracy na rzecz budowy i rozwoju pasywnej infrastruktury szerokopasmowej. To jest nowa rzecz i myślę, że ciekawa dla nas wszystkich. I to jest ta modyfikacja naszego dzisiejszego programu. Ja mam jeszcze taką jedną informację, że możemy zostawić w pokojach nasze rzeczy do końca konferencji. To taka może też druga miła informacja. No i myślę, że możemy rozpocząć dzisiejsze nasze spotkanie i zapraszam pana Dariusza, może tutaj właśnie. Ja wyłączę prezentację i przekażę mikrofon. No myślę, że się udało. Dzięki, dzień dobry państwu. Nazywam się Dariusz Dąbek. Jestem naczelnikiem Wydziału Sieci i Usług Telekomunikacyjnych w Departamencie Telekomunikacji w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i mam przyjemność przedstawić dosłownie krótkie informacje na temat tak zwanego porozumienia szerokopasmowego. Pozwolicie państwo, że usiądę, będzie mi łatwiej, bo mam ściągawkę, mam trochę informacji. Zatem jak państwo wiecie, do grudnia 2011 roku jeszcze pod auspicjum Ministerstwa Infrastruktury prowadzone były prace w ramach Okrągłego Stołu Szerokopasmowego. Była to inicjatywa takiej otwartej platformy wymiany poglądów na temat rozwoju sieci telekomunikacyjnych, głównie tych szybkich NGN. W grudniu 2011 roku ministerstwo, po przekształceniach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, doszło do wniosku, że aby nadać bardziej taki praktyczny wymiar opracowywanym, przygotowanym rekomendacjom w ramach tych prac, należy zmienić formułę współpracy i w związku z tym, korzystając z... Ja tak się zastanawiam, czy mam tutaj przełączyć slajd. Tym lepiej nie, bo się wyłączy w ogóle cała mechanika, natomiast ja... No tymi strzałkami. Dobrze. Proszę manipulować. Dzięki. Natomiast korzystając z... no też coś... Nie śmiga. Jakiś rozjazd tutaj. No dobrze, ja będę mówił, a może tutaj się uda przyspieszyć. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji po przeglądzie doświadczeń międzynarodowych doszło do wniosku, że porozumienie, memorandum, będzie takim najlepszym forum dla opracowania i następnie wdrożenia, nadania realnych kształtów propozycjom. Korzystaliśmy z doświadczeń, dalej nic, z doświadczeń Włoch i Szwecji oraz Estonii, gdzie również zostały powołane takie ciała jak Komitet Szerokopasmowy, w skład którego wchodzili przedstawiciele administracji rządowej, administracji samorządowej oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych, producentów sprzętu i w zasadzie wszystkich, których interesuje tematyka rozwoju sieci następnej generacji. Memorandum, tak jak wspomniałem, jest otwartym porozumieniem. Może przystąpić do niego każdy. W dniu 21 grudnia zostało podpisane to memorandum. O, już teraz widać. I na chwilę obecną sygnatariuszami porozumienia jest 55 podmiotów, w skład których wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządów województw oraz producentów, przedsiębiorców
urządzeń telekomunikacyjnych. Dalej. Dobra, coś. Struktura memorandum wygląda następująco, że został ukonstytuowany komitet wykonawczy, który będzie podejmował decyzję co do akceptacji bądź odrzucenia opracowanych w ramach tych pięciu, które Państwo widzicie, grup roboczych. Grupy robocze to są do spraw finansowania projektów szerokopasmowych. Tutaj jest przewodniczącym pan Piotr Marciniak. Kolejna grupa to jest grupa do spraw popytu na szerokopasmowy dostęp do internetu. Przewodniczy Krzysztof Heller. Następna to są inwestycje i zapewnienie dostępu do szerokopasmowych usług telekomunikacyjnych, w tym na obszarach słabo zaludnionych. Tutaj przewodniczy pani Anna Streżyńska. Następna grupa to są procesy bariery inwestycyjne. Przewodniczy jej pan Eugeniusz Gaca. I ostatnia do spraw określenia zasad dostępu do sieci infrastruktury finansowania ze środków publicznych pani Marzena Ślizuka. Przepraszam. Grupy spotykają się średnio raz, dwa na miesiąc. Dodatkowo należy wskazać, że zostało również powołane takie specjalne zamknięte forum na stronie memorandum.polskaszerokopasmowa.pl. I teraz opowiem krótko o zagadnieniach, które są omawiane w ramach konkretnych grup. Więc w ramach pierwszej grupy do spraw określenia zasad dostępu do sieci infrastruktury nie pojawiło się tak naprawdę dużo tematów jak w przypadku pozostałych grup. Główne nurty tematyczne w ramach tej grupy to był dostęp do infrastruktury technicznej przedsiębiorstw energetycznych, problem możliwości wykorzystania infrastruktury technicznej wybudowanej przez samorządy ze środków publicznych oraz zagadnienie możliwości wykorzystania tzw. nadmiarowości sieci. W ramach drugiej grupy do spraw finansowania projektów szerokopasmowych prace skupiły się głównie na nowej perspektywie finansowej i kwestiach związanych z finansowaniem projektów. W ramach tej grupy została przygotowana konkretna rekomendacja w zakresie kryteriów oceny stosowanych w ramach POIG 8.4, o której za chwilę powiem kilka słów. Następna grupa, procesy bariery inwestycyjne, również zostały opracowane konkretne propozycje. Propozycje dotyczą przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, czyli tak zwanej mega ustawy, przepisów prawa budowlanego oraz kwestii związanych z ochroną środowiska, inwestycji drogowych i pozostałych problemów i kwestii wspólnych dla tych zagadnień. I rekomendacje akurat tej grupy roboczej w tych obszarach zostały przyjęte przez komitet sterujący przez aklamację. Następna grupa to jest popyt szerokopasmowy dostęp do internetu. Jak sama nazwa wskazuje, grupa pracuje nad takimi zagadnieniami jak promocja infrastruktury szerokopasmowej wśród władz samorządowych, promowanie internetu wśród użytkowników końcowych, konieczność zwiększenia poczucia odpowiedzialności wśród przedstawicieli biznesu. I teraz ta rekomendacja w zakresie kryteriów oceny stosowanych w ramach POIG 8.4. Celem tej rekomendacji jest usprawnienie przeprowadzania naborów w ramach działania 8.4. Rekomendacje mogą być również użyteczne w ramach nowej perspektywy finansowej. Ta rekomendacja dotyczy następujących zagadnień. To są zasady wyboru projektów budowy sieci szerokopasmowej do dofinansowania przez władzę wdrażającą. To jest wprowadzenie dodatkowej premii punktowej dla projektów realizowanych we wszystkich technologiach bezprzewodowych, a nie wyłącznie w ramach sieci WiMAX. Uwzględnienie i wyodrębnienie kosztów budowy sieci szkieletowych w ramach harmonogramów rzeczowo-finansowych projektów, jeżeli jest ona niezbędna dla budowy sieci dostępowych. Możliwości takiej interpretacji wskaźnika w ramach działania, aby było możliwe przyłączenie klientów biznesowych liczonych per użytkownik, a także pracowników świadczących telepracę. Możliwość wykorzystania sieci szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.4 POIG, również do realizacji projektów w ramach 16 regionalnych programów operacyjnych oraz programu operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Innych zmian o charakterze formalnym ułatwiających realizację projektów w ramach działania 8.4, między innymi dopuszczenie możliwości modernizacji urządzeń telekomunikacyjnych bez konieczności aneksowania umowy, możliwość założenia w projekcie rezerwy, a więc ewentualnego powiększenia sieci w celu podłączenia nowych abonentów.
Z kolei rekomendacje grupy do spraw procesów i barier inwestycyjnych mają na celu usunięcie barier prawnych w zakresie realizacji inwestycji polegających na budowie sieci szerokopasmowych i dotyczą uwarunkowań prawnych kwestii związanych z realizacją inwestycji budowy sieci szerokopasmowej. Zagadnienia można podzielić na cztery bloki. To jest bloki dotyczące przepisów mega ustawy, przepisów prawa budowlanego i kwestii związanych z ochroną środowiska, inwestycji drogowych i pozostałych problemów i kwestii wspólnych dla tych zagadnień, takich jak ogólne postulaty przyspieszenia procesu inwestycyjnego w Polsce lub wprowadzenia wiążących interpretacji przepisów. Te rekomendacje, o których wspomniałem, czyli dotyczące kryteriów oceny i procesów barier inwestycyjnych, zostały przyjęte w dniu 26 września na posiedzeniu komitetu sterującego memorandum. I to w zasadzie tyle krótkich informacji. Ja tutaj zanotowałem adres e-mailowy mojego kolegi, pana Stanisława Dąbka, który jest naczelnikiem Wydziału Inwestycji Telekomunikacyjnych w Departamencie Telekomunikacji. W razie jakichkolwiek pytań proszę kierować do niego bądź na adres pana Piotra Kowalskiego, też pewnie państwu znanego. Ja dziękuję ze swojej strony. Niestety muszę państwa opuścić już, bo mamy dzisiaj wariacki dzień. Mamy ustawę prawo telekomunikacyjne na dwóch dzisiaj komisjach sejmowych i no, musimy się jeszcze do tego przygotować. Także z mojej strony bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za takie szybkie zaprezentowanie tej nowej rzeczy, która powstała we wrześniu bodajże, tak? Tak myślę, że to chyba... Podpisane zostało w grudniu 21 memorandum. Natomiast cały czas pracuje, cały czas nowe podmioty dołączają. W chwili podpisania były to 43 podmioty, na dzień dzisiejszy jest to już 55 podmiotów. I to są również przedsiębiorcy, nie tylko telekomunikacyjne, nie tylko izby branżowe zrzeszające firmy telekomunikacyjne, natomiast są to również producenci sprzętu, producenci sieci, tak jak wiem, DGT, prawda, które robi Resmana w Rzeszowie. Słabo mnie słychać może. Nie wiem, państwo słyszeli pewnie. Być może donośnie mówię. Także cały czas jakby sygnatariusze, krąg sygnatariuszy porozumienia się powiększa i myślę, że to jest takie forum z takim przełożeniem, prawda, gdzie można opracować rekomendacje, konkrety, nie jakby, nie wiem, takie życzeniowe, tylko tezy, w którym chyba warto brać udział i na którym chyba nikt nie straci. Dziękuję. Również bardzo dziękuję. Czy może jakieś pytania państwo? Proszę bardzo. Był pan wytłumaczył nam, dlaczego jest premia punktowa z technologii bezprzewodowej, jakie to ma do tego uwagi? I czy technologia bezprzewodowych państwo rekomendujecie premię za to, że jest bezprzewodowa, czy jakieś konkretne wersje tych systemów bezprzewodowych państwo macie na myśli, czyli te szybsze? Bo poprzednie instalacje WiMAX-a to były te wolne instalacje WiMAX-a. Wszyscy mówili WiMAX, ale naprawdę technologia użytkownika była żenująca. Więc bardzo proszę o uwagę. To znaczy tak, ja bym prosił jednak pytania takie konkretne, szczegółowe na maila. My postaramy się udzielić jak najszybciej wszystkich informacji, ok? Przepraszam bardzo, to może ja odpowiem, Agnieszka Suska, Departamentu Użytkowania Prawa. Wcześniej... Momencik, ja może przyniosę, podam mikrofon, to będą wszyscy słyszeli, dobrze? Kwestia była dyskutowana przez nas w ramach Memorandum of Understanding, w którym bierzemy udział jako Departament Odpowiedzialny za działanie 8.4. Wcześniej, inaczej, premia dotyczyła wyłącznie obszarów tych, na których inwestycje są szczególnie trudne. Ponieważ no wiadomo, że w miejscach, gdzie mieszkańcy są rozproszeni, w terenie górzystym, w terenie leśnym, wiadomo, że tam inwestycje w światłowody są nieefektywne i zbyt drogie. Z tego względu, żeby zachęcić przedsiębiorców, tych, którzy inwestują w technologie, wcześniej to było tylko ograniczone do technologii właśnie radiowych w paśmie chronionym, dostawali premię za inwestowanie na tym terenie. W tym momencie premię za inwestowanie na tym terenie dostają wszyscy przedsiębiorcy, którzy inwestują w technologie bezprzewodowe, bez rozgraniczenia, jaka to jest technologia. To jest tak trudny teren.
Dlatego, żeby zniechęcić do robienia światłowodu na przykład w Górach Wieszczackich. No można sobie wyobrazić, że ktoś taką głupotkę zrobi, no ale no właściwie po co? Chodzi de facto o to, żeby wyrównać szanse dostania odpowiedniej liczby punktów przez tych przedsiębiorców w całym balansie punktowym. Znaczy może ja wyjaśnię, o co chodzi. Chodzi o to, że po prostu w ramach oceny projekt musi uzyskać ponad 60% punktów we wszystkich kategoriach poza kategorią projekt. Kwestie technologii mieszczą się właśnie w tej kategorii projekt. W momencie, kiedy na przykład technologia satelitarna dostawała 5 punktów, uzyskanie tych odpowiedniej tych 60% było bardzo trudne. I chodziło o to, żeby zachować neutralność technologiczną, żeby pozwolić tym innym technologiom również uzyskać taką liczbę punktów, która by dawała dofinansowanie. Chodziło, ponieważ byliśmy cały czas... Ten zabieg służy temu, żeby wykluczyć zarzut o niestosowaniu neutralności technologicznej tak naprawdę. No myślę, że to wyjaśnienie wyczerpuje pytanie, tak przynajmniej sądzę. Państwo z ministerstwa bardzo szybko nas opuścili, ale chyba zdążyłem podziękować za ten występ.